Szanowni Państwo, zaczynamy drugą część naszego seminarium. Ja oddaję głos panu Grzegorzowi Zysowi, który poprowadzi rozmowę, debatę. Także bardzo proszę, mam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawe doświadczenie dla wszystkich. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Mam nadzieję, że tutaj mnie słychać i widać. Mam przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiaj debatę oksfordzką, którą założenia za chwilę przedstawię. I temat ogólny, czyli taka teza tej debaty, to jest: na co liczymy, czy dane są ważne dla biblioteki. I takie krótkie założenia, czyli mamy główną tezę debaty oksfordzkiej. Uczestników debaty tak jakby podzielimy na dwie grupy, czyli przeciwników tej tezy i obrońców tej tezy. Każda ze stron będzie miała 3 minuty na wypowiedź, przedstawiając argumenty za i przeciw. Najpierw jest, powiedzmy, wypowiedź jednej grupy, potem jest kontra drugiej grupy. Przewidujemy też możliwość zadania pytania, nazwijmy to z sali, oczywiście na czacie. I tak to będzie mniej więcej wyglądało. Takie zasady: nie przerywamy, nie obrażamy, pilnuję czasu, czyli 3 minuty na grupę. Główna teza, czy dane są ważne, natomiast oprzemy ją o kilka argumentów. Skąd w ogóle się wzięła debata oksfordzka? To, jak nazwa wskazuje, została wymyślona, no i w zasadzie w Oksfordzie. Założenia takie, jak przedstawiłem, czyli dwie grupy spierające się. I lecimy. Już się przedstawię, oczywiście zapomniałem, przepraszam, moja wina. Przedstawię uczestników naszej debaty, najważniejsza rzecz. Pan Dawid Kościewicz, wicedyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Witamy. Dzień dobry. Pani Anna Kamińska, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Alicja Karczewska, pracownik działu opracowania zbiorów i komputeryzacji procesów bibliotecznych, bardzo długa nazwa działu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, również długa nazwa. Mamy jeszcze panią Katarzynę Majchrzycką, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie, tylko mamy problemy techniczne i pani Katarzyna próbuje do nas dołączyć. Mam nadzieję, że w trakcie to się uda. Na razie z tego, co widzę, jest problem. Mamy jeszcze panią Dorotę. Tak, o właśnie, przepraszam, bo nie widzę na ekranie, więc mi uciekła. Pani Dorota Markowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Stanisława Staszica w Lubinie, a konkretnie z Biblioteki Multimedialnej Łącznik. Czy pani Dorota pani jest dyrektor z nami też na wizji? Jolanta Janiec jeszcze powinna być. I zapraszamy również panią Jolantę, dokładnie. Tak. Czekamy. Dobra, mam nadzieję, że w trakcie uda się wszystkim połączyć. Zanim przejdziemy do rozmowy, mamy przygotowane dla Państwa też interakcje, żeby tutaj nie było tylko, że tylko słuchamy, czy ewentualnie zadajemy pytania. Mamy przygotowaną takie mini ankiety dla Państwa i na początek taka pierwsza ogólne pytanie: czy dane analizy funkcjonowania bibliotek są ważne dla biblioteki? Można prosić o ankietę, wrzucenie? Tak, tylko mam problem. Już oczywiście można. I zapraszam do klikania odpowiedzi. Ja w tym czasie jeszcze raz spróbuję panią Katarzynę wymierzyć i wpuścić. Już
Już 100 osób zagłosowało. Może dajmy jeszcze pół minuty i zaraz udostępnię Państwu wyniki. Zachęcamy do głosowania. Uczestników mamy ponad 200. Więc to będzie takie starcie z tym, jak będzie wyglądała, jak za chwilę rozpocznie się dyskusja. Zobaczymy. Może już udostępnię, może jeszcze chwilkę, bo widzę, że trwa głosowanie. Jeszcze dosłownie moment, bo jeszcze coś się zadziało. Ja jeszcze dopytam, czy pani Dorota jest z nami, bo nie widzę. Tak, jest, pani Dorota jest i ma uprawnienia włączone, tak. Dobrze, to w takim razie pozwolę sobie Państwu udostępnić wyniki. Gdyby Państwo nie widzieli wszystkiego, to można sobie przeskrolować pasek. Rozumiem, że Państwo widzą wyniki, tak? Zdecydowana większość uważa, że dane są ważne dla bibliotek. Bardzo mały procent, 1% uważa, że nie. Kończę udostępnianie, tak? Jestem bardzo zbudowany tą ankietą. Myślałem, że będzie to troszkę inaczej wyglądało. Więc cóż, tu wystarczy. Wydaje mi się, że możemy się z takich wyników cieszyć. Momencik, bo coś tu. O, okej. Tak, 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 bo ktoś nam tutaj coś. Dobrze, to ja już wyłączam się i. Chyba się zaczyna dyskusja. Tak jest. Więc proponuję pierwszy temat, pierwsze zagadnienie może wokół tezy, czy dane są ważne dla biblioteki, pod tytułem Dane GUS K03, a analiza funkcjonowania bibliotek. Oczywiście w oparciu o to, na co liczymy. I tak jak przypomnę jeszcze zasady, najpierw poproszę o wypowiedź wokół tego zagadnienia GUS AAFB grupę, znaczy osobę chętną, która wypowie się za właśnie tym argumentem w obronie tezy, a potem będzie czas na kontrargument grupy tutaj, która będzie w opozycji, czyli przeciw tej tezie. Kto jest chętny zabrać głos za obroną tezy w kontekście dane GUS, a dane AFB? Zapraszam, pan Dawid. Dziękuję. Dawid Kościewicz. Tak. Trzy minutki, czas start. Nawet mniej spróbuję, żeby oddać głos ewentualnie tutaj koleżankom, że tak powiem, zespołu za. Jeśli o mnie chodzi, to sądzę, że możemy powiedzieć o tych dwóch jakby różnych skrzydłach, czyli danych GUS-owych i danych FBN-owych, że one nie są skonfliktowane, ale się uzupełniają. Wiemy, że dane do GUS-u wprowadzać musimy i tu nie ma żadnej dyskusji, natomiast one są dużo mocniej uproszczone niż to, co możemy uzyskać dzięki danym FBN. I myślę, że cenne są nie tylko same dane, ale sam fakt, że w wymiarze analizy funkcjonowania bibliotek mówimy o dość bogatym formularzu budowanym w kontekst, o dodatkowe wskaźniki, o możliwość konsultacji i przede wszystkim o to, że tak są skrojone ankiety funkcjonowania bibliotek, żeby były one odpowiadające temu, co rzeczywiście nas interesuje, jeśli chodzi o funkcjonowanie biblioteki, ich obecny i przyszły rozwój i to, co jest ważne, szczególnie z punktu widzenia środowiska bibliotek, bibliotekarzy, no i chyba z naciskiem na dyrektorów i zarządzających bibliotekami, niż to w uproszczonej formie traktuje jako niezbędny GUS. Myślę, że korzystne, jeśli chodzi o FBN, jest to, że właściwie nie poświęcamy dużo więcej pracy na wypełnienie tych formularzy, może za wyjątkiem danych finansowych, ponieważ i tak musimy je zebrać na potrzeby danych GUS-owych, gdzie tu nie mamy żadnej możliwości uchylenia się od tego, a fakt, że analiza funkcjonowania bibliotek jest uzupełniana o dane, które są dobrowolne i mogą być uzupełniane także w pewnym toku roku, kiedy wypełniamy ankiety, również sprawia, że chyba chętniej i wygodniej można to uzupełnić, nawet jeśli na etapie tego końca roku, przełomu lat, wciąż mieliśmy jakieś wątpliwości odnośnie tego, jak te dane się kształtują. I sądzę, że o ile dane GUS-owe są czymś uniwersalnym, jeśli chodzi o bibliotekę jako taką, no to dane AFBN są dużo bardziej wartościowe, jeśli chodzi o zarządzanie biblioteką i bliżej są temu, co staramy się osiągnąć, kiedy przechodzimy od danych do informacji, od informacji do wiedzy i od wiedzy do mądrości, więc jest to pewien sposób realizacja tego, jak powinno się wykorzystywać dane, żeby skutecznie zarządzać biblioteką. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To cóż, pani Anna, tak, jako głos przeciw, czy pani Alicja?
Może ja uzupełnię po prostu, jeśli mogę. Proszę uprzejmie, jeszcze mamy tak pół minutki. Okej, ja po prostu użyję porównania. Guz to surówka. Guz to narzędzie, które bym porównała do młotka. Natomiast dane AFBP to jest bardzo precyzyjny zestaw dwóch narzędzi, które pozwala nam wyrzeźbić odpowiednią prezentację zarówno dla nas samych, na nasze wewnętrzne potrzeby, do autokorekty, autowiedzy, jak i dla potrzeb czynników zewnętrznych. Dziękuję. Okej, bardzo dziękuję. Ja zdanie przeciwne, tak. Według mnie K03 jest zupełnie wystarczające, te dane, które się zbiera w GUS-ie. Te dane opisują w zasadzie każdy obszar działania biblioteki, a w związku z tym dość łatwo też je porównać na przestrzeni lat. Wydaje mi się, że dodatkowe dane, które się zbiera, jest to w ogóle bardzo trudna praca, szczególnie w bibliotekach mniejszych, mniejszych bibliotekach, gdzie mamy mało pracowników i nie ma komu zajmować się tak rozbudowaną statystyką, gdzie zbieramy dane i zarówno do GUS-u i jeszcze dodatkowo do AFB. Tym bardziej, że tak jak zwrócił Pan Dawid uwagę, szczególnie dane związane z dane finansowe, bardzo ciężko się je zbiera, a one są różne zarówno w formularzu GUS i w formularzu AFB. A jak wiemy, w małych bibliotekach kontakt często z księgowością jest utrudniony. Więc no jest to dla mnie niepotrzebna czynność. Uważam, że rzeczywiście wszystkie dane, które są zawarte w GUS-ie, są wystarczające do opisania biblioteki. No i to chyba wszystko. No i są one przede wszystkim obowiązkowe, tak, także w przeciwieństwie do AFB. Dziękuję bardzo. Okej, dziękuję za wypowiedzi. Zapraszam Państwa raz do zadawania pytań ewentualnie na czacie, tutaj do naszych stron, nazwijmy to w cudzysłowie konfliktu, ale również za chwilę też pojawi się dla Państwa na ekranie ankietka, na którą prosimy też odpowiedzieć. Który z rodzajów sprawozdawczości daje więcej korzyści bibliotece? Czy GUS K03, czy analiza funkcjonowania bibliotek? Tu wysłuchaliśmy już argumentów obu stron, więc teraz głos dla Państwa. Małe mamy problemy techniczne. O, już mamy ankietkę i zapraszam do odpowiedzi. Chwilkę dam czasu, a my spróbujemy rozwiązać te nasze właśnie problemy techniczne. Wspomniane. Dajemy pół minuty i zachęcamy bardzo, żeby Państwo się wypowiedzieli. Żeby wszyscy mieli możliwość zajęcia stanowiska, tak jak to w debacie oksfordzkiej. Bardzo prosimy. I tu już są bardzo interesujące wyniki. Państwo jeszcze tego nie widzą. Ja już no, tak. Jest bardzo interesujące. Potrzymam w napięciu. Na razie połowa uczestników. Ale zachęcamy bardzo. O ile pierwsza ankieta ogólna miała bardzo taki, można tak powiedzieć, tendencyjny obraz, to tu jak mamy bardzo ciekawe. Tak, to jest ciekawe. I cały czas ja się zmienia, także jest naprawdę. Próbuję z panią Katarzyną walczyć, że tak brzydko powiem, o jej dostęp i. Ale może proszę jednak zaproponować raz jeszcze, żeby wylogowała się pani Katarzyna, bo wcześniej był kontakt, więc. A jeżeli nie, to państwo wszyscy biorą udział w dyskusji, więc też jest nam miło i. No i zaraz pokażemy wynik. Chyba już, panie Grzegorzu, tak? Już tak, możemy pokazać wyniki. Dobrze, czyli będą bardzo ciekawe. Udostępniamy. Bardzo proszę. Proszę o komentarz, może. Tak, 40, nie zaraz, tutaj procenty, przepraszam, bo ja mam trochę inny wygląd niż u Państwa. 20% mamy odpowiedzi uczestników, oczywiście, nie odpowiedzi.
jako, że GUS jest wystarczający, no ale jednak troszkę więcej mamy tych odpowiedzi, że jednak AFB, można powiedzieć, uzupełniać, czy jest lepszy w przedstawianiu danych statystycznych, można powiedzieć, czy w ogóle danych, które biblioteki zbierają. No wydaje mi się, że bardzo, bardzo ciekawa tutaj wyszła nam różnica, trochę nie jest aż tak przepaść, jak w pierwszym pytaniu. No więc jest zaczyna się ciekawie. Zobaczymy, czyli kolejne co, pytanie, tak? Co będzie dalej. Tak, drugie zagadnienie. I tutaj najpierw bym chciał zacząć od strony, która jest w opozycji do naszej tezy. O, przepraszam, tylko tutaj jeszcze panią Katarzynę jeszcze raz wrzucę. A drugim zagadnieniem, jakie chciałbym zaproponować, to są wskaźniki, które mamy w analizie funkcjonowania bibliotek w stosunku do danych surowych. I tutaj należy się wyjaśnienie, co to jest dana surowa. I tu podam na przykładzie, to może będzie najłatwiejsze wyjaśnienie. Dana surowa na przykładzie na przykład biblioteki, która ma 100 tysięcy księgozbioru, a obsługuje miasto 50-tysięczne. W związku z czym dana surowa, mamy tutaj już podałem, czyli 100 tysięcy księgozbioru, 50 tysięcy mieszkańców i druga biblioteka, która ma 30 tysięcy księgozbioru, ale ma 5 tysięcy mieszkańców. No i tak jakbyśmy uznali, która biblioteka jest większa, zasobniejsza. Czy ta, która ma 100 tysięcy zbiorów, czy ta, która ma 30 tysięcy zbiorów. No i w danych surowych jest prosta sytuacja, czyli pierwsza biblioteka, bo ma 100 tysięcy księgozbioru. Natomiast wskaźniki, czyli w tym wypadku wskaźnik pierwszy z analizy funkcjonowania bibliotek publicznych, czyli liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W przypadku pierwszej biblioteki jest to wskaźnik 2000, w przypadku drugiej biblioteki jest to wskaźnik 6000. No i tu zaczynają się schody. I odpowiedź na pytanie, która biblioteka jest zasobniejsza, czy która jest większa, już nie jest takie oczywiste. Więc wskaźniki czy dane surowe? Kto jest chętny tutaj do... Ja jako przeciwnik, tak, uważam, tak, że... Przepraszam, że pani akurat wyszło tak, że została sama, znaczy przynajmniej bez Będę problemów się technicznych. Będę tak, się ja spróbuję panią Katarzynę za chwilę jeszcze raz do nas dołączyć. Więc uważam, że zdecydowanie dane surowe, łatwiej je właśnie porównać, łatwiej je zinterpretować, chociażby porównając liczbę księgozbioru. Jeżeli mamy dane surowe, to od razu widzimy, tak, czy dana biblioteka jest małą biblioteką, czy jest dużą biblioteką. Łatwiej również je porównać na przestrzeni lat dla własnej biblioteki. Myślę również, że są zdecydowanie łatwiejsze w interpretacji, bo są oczywiste. Kolejnym moim zdaniem argumentem jest to, że łatwiej je przedstawić organowi prowadzącemu. Wskaźniki zawsze trzeba omówić, trzeba je zinterpretować, co wiemy, że nie zawsze jest łatwe i nie zawsze może być dobrze zrozumiane. Więc wydaje mi się, że dla spojrzenia na funkcjonowanie własnej biblioteki zdecydowanie lepsze i łatwiejsze w interpretacji są dane surowe. Dziękuję. Dziękuję. No to jeśli argument. Mogę coś, tak, jeśli tak, mogę coś dodać, teraz mnie słychać? Tak, tak, bardzo dobrze słychać. Dzień dobry wszystkim. Wreszcie po trudach wielu udało mi się do Państwa. Tak, ja Państwa słyszałam cały czas i widziałam, tylko ja byłam niewidoczna. Uzupełnię tylko, bo w zasadzie pani Joanna jakby przedstawiła wszystkie argumenty na nie, ale chciałabym podkreślić, że nie wiem, czy Państwo się z tym spotkaliście, ale bywa, że interpretacja danych za pomocą wskaźników może być traktowana niekiedy jako manipulacja. I przedstawione choćby w najlepszej wierze w ten sposób dane, czasami niestety okazuje się, że no szkodzimy sobie, tak? Że jest to odbierane jako manipulowanie faktami, a te twarde dane to jest taki właśnie niezaprzeczalny argument, fakt, coś mierzalnego, bardzo, bardzo mocno przemawiającego do wyobraźni słuchaczy. Dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo ciekawy, ciekawy głos, więc teraz obrońcy tezy.
To ja sobie pozwolę może zacząć od końca, czyli nawiązać do tego, o czym powiedziała pani Katarzyna. Z mojego punktu widzenia sytuacja jest odwrotna. Dopiero kiedy pokazujemy wskaźnik, to możemy w jakiejś mierze mieć pewność, że odbiorca jest w stanie spojrzeć na te dane pod jakimś kątem, czyli widzimy jakiś kontekst. Częściej w mojej ocenie zdarza się, że podajemy dane surowe właśnie i one mogą być podawane w sposób, który rzeczywiście niestety miałby pewien charakter manipulacyjny, ponieważ możemy podać liczbę odwiedzin w bibliotece i ona będzie bardzo wysoka, a nie będzie z kontekstu czytelne, że ona w ostatnich latach na przykład bardzo spadła, ponieważ odbiorca nie ma pojęcia o tym, co to znaczy bardzo wysoka. Podobnie jest w przypadku podawania pewnych wielkości bez nadania kontekstu, jakim jest wielkość biblioteki, wielkość miejscowości, wielkość uczelni, albo też kwestia tego, jak wydatki przekładają się czy na poszczególne usługi biblioteczne, czy na liczbę użytkowników. Chyba w każdej statystyce, w każdej badaniach, także w przypadku tym, wskaźnik jest czymś, co daje lepszy i bardziej wiarygodny obraz, a jednocześnie nam samym pozwala pracować na pewnym szeregu czasowym, na pewnych zmianach. Dane surowe tego nie dają i zdecydowanie są niższe, jeśli chodzi o możliwość uzyskania informacji, niż to jest w przypadku wskaźników i danych już nieco lepiej obrobionych. Dziękuję. Pani Alicjo, czy tutaj Pani coś chciałaby dodać? Jeszcze mamy chwilkę. Uzupełnię jeszcze tylko, że kontekst tak naprawdę stanowi często o wszystkim. Między innymi jeśli chodzi o porównanie odpowiednich odwiedzin, wypożyczeń z liczbą ludności. Tutaj tak naprawdę jesteśmy takim regionem, gdzie te ruchy ludności są bardzo dynamiczne i dopiero na tym tle pokazanie odpowiednich naszych działań, odpowiednich danych, mówi prawdę o tym, jak my funkcjonujemy w środowisku lokalnym. Ponadto wskaźniki dają też możliwość porównania. Akurat z naszego doświadczenia wynika, że nasi decydenci bardzo lubią porównywać się, a my dajemy im do tego narzędzia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo twarde, można powiedzieć, rzeczowe argumenty z obu stron. I również teraz zwracam się do Państwa też za pomocą ankiety, które z danych mają większą wartość analityczną. Czy dane surowe, w cudzysłowie statystyczne, czy już takie przetworzone, czyli wskaźniki, funkcjonalności. I też za chwilkę pojawi się dla Państwa ankieta na ekranie. Oczywiście też zapraszam tutaj do wypowiedzi czy zadawania pytań dla którejś ze stron na czacie. Może coś trzeba uzupełnić albo dopowiedzieć. No, głosujemy, tak, wybieramy, śmiało. Tak, już. Już emocje. Mamy 1/3 widzów. Również tutaj głosy się bardzo ładnie rozkładają. Zaraz pokażemy jak. Może jeszcze 30 sekund, panie przekażę, tak? Dobrze. Jeszcze mamy połowę uczestników. Zapraszam do głosowania. Śmiało, klikamy. No, nie rośnie chyba więcej. Dobrze, to w takim razie kończymy i udostępniamy. Tak. Proszę bardzo. Tak. I jak widzimy, układ jest dość zbliżony. Bardziej jeszcze niż w poprzedniej ankiecie, ale jednak większość jest tutaj, nasz tutaj obecnych za wskaźnikami. Ja tutaj, powiedzmy, zachowując neutralność, nie będę na razie się wypowiadał, czy komentował, czy odnośnie danych surowych, czy wskaźników. Dlatego przedstawiłem ten przykład z bibliotekami i ich zbiorami. I po usłyszeniu tutaj argumentów Państwo wybrali jednakże delikatnie, ale wskaźniki są bardziej wiarygodne, czy bardziej oddają potrzebę tej statystyki, czy przedstawienia statystyki, może tak bardziej. No właśnie, jeżeli chodzi o przedstawienie, czy tutaj padło słowo manipulacja. Przeczytam go z czatu. Pani Beata pisze,
Osobiście uważam, że wystarczało połączyć oba sprawozdania i je ujednolicić. Bez sensu jest robić dwa rodzaje, owszem, różnią się między sobą, ale myślę, że dałoby się zrobić jedno większe, które wyczerpie pytania obu sprawozdań. To rozumiem to w kontekście tego pierwszego pytania, czyli GUS i AFB. Bardzo, bardzo ciekawy głos i też tutaj można powiedzieć, ważne, że on pada. O, mamy kolejny taki sam głos, także tutaj w kierunku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich notujemy taki argument o połączeniu. Aczkolwiek w AFB ma więcej wspólnego z GUS-em niż można byłoby, tutaj się wydaje. Okej, czat widzę żyje, więc może pomalutku przejdziemy do kolejnego przedstawienia. Przestrzeń zagadnienia, nie przedstawienia, co ja mówię. Jeszcze mamy głos, panie Grzegorzu, tak? Może warto go przeczytać, tak? Dane GUS-owskie to dane statystyczne z naszego życia, gospodarcze, społeczne, polityczne. Istnieją, ale nie pomagają nam w niczym, bo nie taka ich rola. AFB to dane specjalistyczne, branżowe, precyzyjne, dające nam wskaźniki naszej działalności, pomagające przedstawić zasadność funkcjonowania bibliotek i pracy bibliotekarzy. Ja dodam od siebie, że wyciągnąć dane z GUS-u, jak już są raz wysłane do nich, to nie jest taka prosta sprawa, bo GUS zbiera dane dla siebie, tak mówiąc kolokwialnie, i przedstawia tylko potem raporty. W związku z czym dane dotyczące czytelnictwa czy ogólnie bibliotek są bardzo trudne do wyciągnięcia, mówiąc tak kolokwialnie, z GUS-u. Są tylko ogólne raporty, które nam nie za dużo mówią. Natomiast ten projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek pozwala każdej praktycznie bibliotece od najniższego po najwyższy szczebel na, tak jak tutaj padło też w argumentach, na porównanie się z bibliotekami podobnego typu. Więc tu są jednak dość zasadnicze też różnice, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych danych. To tak na marginesie od siebie dodam odnośnie tego pierwszego zagadnienia. Odnośnie drugiego naszego punktu, czyli wskaźnik A, dana surowa. No nie ukrywam, od kilkunastu lat robiąc statystyki, czy zbierając statystyki bibliotek z naszego województwa, w moim wypadku podlaskiego, staraliśmy się jeszcze przed projektem analiza funkcjonowania bibliotek jakieś tam wskaźniki wprowadzać. I moim zdaniem one w kontekst danych surowych, znaczy dane surowe w odniesieniu do pewnego kontekstu, czyli właśnie wskaźnik, jest również przydatny, co sama dana surowa. Tutaj tak pozostanę trochę neutralny w dalszym ciągu między tymi dwoma wskaźnikami, ale znaczy czynnikami, ale tak wydaje mi się, że oba są istotne. Okej, żeby nie przedłużać, trzecie zagadnienie i tu również pierwszą poproszę o wypowiedź stronę za obroną naszej tezy, a zagadnienie przedstawienie danych, infografiki, wykorzystanie danych statystycznych. Przypadków projektu mamy narzędzia, w przypadku powiedzmy danych surowych czy GUS-u biblioteki często to robią samodzielnie. Jak Państwo się do tego odniosą? Pani Alicja, czy by chciała zacząć? Zapytam. Proszę Panie Dawidzie, bardzo dobrze. Czas bardzo zaczyna. Dziękuję. Sądzę, że tutaj tak naprawdę infografiki są coraz częściej codziennością i nie wydaje mi się rozsądne w ogóle poddawanie tego wątpliwość. Pewnie, że możemy używać z pewnych surowych danych, czy to wers tabularycznej, czy podanych zupełnie samymi, ale no już pomijając to, co jest bardzo cenne, jeśli chodzi o infografiki, czyli pewien element wizualny, większą atrakcyjność, większą czytelność oraz to, że chętniej przeanalizuje informacje z nich płynące osoba, która niekoniecznie wczytałaby się w dane surowe, no to już pamiętajmy, że stosowanie wizualizacji danych infografik często chroni nas przed bardzo niefortunnymi błędami. Jeśli stosujemy układy tabelaryczne albo tylko wpisujemy dane, no to nierzadko jest nietrudno nie ustrzec się błędów takich jak czeskie błędy, jak dodanie niepotrzebnego zera, przesunięcie jakiejś cyfry i w przypadku danych tabelarycznych dość łatwo może to umknąć. W przypadku wszelkiej maści wykresów jest to bardzo łatwe do uniknięcia, ponieważ to bardzo
bardzo widoczny, kiedy nam nagle trend się w horrendalny sposób zmienia, bo mamy jakieś wartości, które wyraźnie wyglądają jak jakieś aberracje, jeśli chodzi o funkcjonowanie biblioteki. Stąd sądzę, że infografiki nie tylko są dużo atrakcyjniejsze i dość powszechne, jeśli chodzi o prezentowanie ich dla potencjalnych odbiorców, ale również dają nam dużo większą szansę na pokazanie w pełni prawidłowych, sprawdzonych, zweryfikowanych danych. Dziękuję. A ja uzupełnię jeszcze, że nauka pokazuje, że większość ludzi jest wzrokowcami. Czyli ta percepcja przez narząd wzroku jest dużo szybsza, precyzyjniejsza, łatwiej zapamiętywane są te dane, więc jeśli zależy nam na tym, żeby nasz przekaz dotarł do odbiorcy i został zapamiętany i być może jeszcze w sposób adekwatny, przyjazny dla nas wykorzystany, to warto zadbać o to, żeby to było w formie infografii. Dziękuję. Super, bardzo dziękuję. No to teraz druga strona, czyli dane liczbowe. Też trzymajmy się tradycji, pani Anno, bardzo proszę. Zapraszam. No cóż, liczby jednak mówią same za siebie. Często dane w formie infografiki trudno jest przedstawić, na przykład w rozmowie telefonicznej i tak posługujemy się liczbami. No i cóż, no, biblioteka generalnie broni się działaniami, a nie liczbami. Także myślę, że to wystarczające argumenty za. Za oczywiście danymi statystycznymi. To może ja dodam, że aby nie być zbyt kategorycznym, tak, to musimy sobie powiedzieć jasno, że co kto lubi, tak? O, na tej zasadzie myślę, że na pewno infografiki się nie sprawdzą w przypadku starszych użytkowników różnego rodzaju usług, to nawet nie tylko bibliotecznych, to już tak bardzo, bardzo ogólnie podchodząc. Nie sprawdzą się również w kontaktach z organizatorami naszymi, bo tam jednak wymagana jest pewnego rodzaju formalność. Natomiast jeśli chodzi o to, że co powiedział pan Dawid, że bardzo łatwiej widać pomyłkę na przykład na wykresie graficznym. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że łatwiej, tak? Bo jeżeli przygotowujemy jakiekolwiek zestawienie, obojętnie w jakiej formie i nagle jakaś dziwna anomalia się pojawia, tak? Bo czy z wykresu graficznego, czy z tabeli cyfrowej, wyjdzie nam coś dziwnego siłą rzeczy, tak? Bo jak będzie jedno zero więcej, nie wiem, w rubryce wydatki czy przychody, obojętnie, tak, to z całą pewnością to się rzuci w oczy bardzo, bardzo mocno i nie wydaje mi się, żeby tutaj jakakolwiek przewaga formy graficznej nad cyfrową była. To z mojej strony tyle, dziękuję. Bardzo dziękuję. A co Państwo na to sądzą? Co Państwo sądzą, czy lepiej przedstawiać wyniki, czy tam wyniki, czy w ogóle działania bibliotek cyfrowo, tabelka, czy jednak iść z duchem czasu i bardziej nazwijmy to młodzieżowo za pomocą infografik. Zapraszam do udziału w ankiecie, ewentualnie też do wypowiedzi, czy do zadawania pytań na czacie. Ja też zapytam, może tak już poza, nazwijmy to konkursem, czy ktoś z Państwa podzieli się tutaj z nami informacją, czy przed erą analizy bibliotek, przed wprowadzeniem infografik, takie wyniki za pomocą, nie wiem, wykresów, tabelek były dziś przedstawiane opinii publicznej, nazwijmy to, czy organizatorom na sesjach, czy na stronach bibliotek. Czy Państwo to z tego korzystali wcześniej? Ewentualnie czy korzystają teraz z infografik przygotowanych przez SBP w ramach projektu? Nie ma propozycji zamieszczania infografik obok danych liczbowych. No tak, ale jedno nie wyklucza drugiego, to prawda. Bardzo dziękuję za tą uwagę. No, widzimy, że Państwo z tego też korzystali. Wszystko zależy od odbiorców.
dla laików, rozumiem, miało być chyba tutaj, lepsze są infografiki dla specjalistów w tabelach. Zależy, komu mamy przedstawić dane. Też mamy taką odpowiedź. Panie Grzegorzu, udostępniamy już chyba, tak? Tak, udostępniamy, mamy tutaj tak. Podobnie. A widzimy tutaj przedstawienie danych liczbowych jest mniej więcej połowa odpowiedzi w stosunku do infografik. O, tutaj na czacie mamy jeszcze propozycję formy prezentacji. Na zasadzie rozumiem prezentacje takie PowerPointowej, nazwijmy to, jak najbardziej, tylko tam też można wykorzystywać zarówno i, znaczy w prezentacjach ogólnie można wykorzystywać zarówno infografiki, jak i dane tabelaryczne. Tutaj na początku naszego spotkania bardzo też fajne padło stwierdzenie, że użytkownicy bardziej, znaczy ogólnie użytkownicy konferencji bardziej zwracają uwagę na obrazki, na wykresy niż na teksty, więc to też w kontekście naszego tutaj tego pytania jak najbardziej by się mogło pojawić. Więc widzimy też po wynikach ankiety, że infografiki są, czy w ogóle przedstawienie graficzne działalności, takie tutaj też padło w dyskusji, też są ważne nie tylko powiedzmy dla laików czy dla specjalistów. Ok, bardzo dziękuję. Tutaj można tą ankietę już z ekranu, wydaje mi się, zdjąć. I czwarte zagadnienie. I również tutaj prosiłbym o rozpoczęcie odpowiedzi na to zagadnienie od strony opozycyjnej, więc tak w cudzysłowie, jak już Państwa tak roboczo nazwałem, strona za i strona opozycyjna. Badanie satysfakcji użytkowników. Mieliśmy przed debatą wypowiedź na ten temat. Tutaj nasza grupa odbiorców też ma tak jakby swój, mogła usłyszeć tak jakby jedną stronę przedstawienia, więc zaczniemy od strony opozycyjnej. Badanie satysfakcji użytkowników. Pomoc czy dodatkowy wysiłek? Zdecydowanie dodatkowy wysiłek, dodatkowa praca dla bibliotekarza. Wydaje się, że w tym czasie mógłby zupełnie swobodnie i z korzyścią dla użytkownika zajmować na przykład udostępnianiem księgozbioru czy zakupem książek. Badania często są nieobiektywne, zależą od nastroju użytkowników. Jak użytkownik ma niezbyt dobry humor, to myślę, że niespecjalnie dobrze też oceni bibliotekę. Użytkownicy również niechętnie wypełniają ankiety. Badania bywają często niestety bardzo nieprecyzyjne, a poza tym dość słabo i rzadko się je wykorzystuje. Wydaje się, że lepsza jest rozmowa z użytkownikiem, gdzie może podzielić się uwagami na temat funkcjonowania biblioteki. Badanie jest bardzo czasochłonne, a niejednokrotnie, jeżeli prowadzimy je w formie tradycyjnej, czyli ankieta papierowa wymaga również zasobów, tak na przykład no, chociażby papier czy toner, gdzie tą ankietę trzeba wydrukować, a wiemy, że niestety po pierwsze w małych bibliotekach finanse są ograniczone, no ale również zasoby kadrowe też są ograniczone i to badanie zajmuje dużo, dużo czasu. Wydaje mi się, że to wszystko. Dziękuję. Tak, zgadzam się. Zgadzam się i myślę, że podstawowym problemem jest w tej chwili to w badaniach, że rzeczywiście użytkownicy mają, no kolokwialnie mówiąc, serdecznie dość wszelkiego rodzaju ankiet, różnego rodzaju sprawdzeń, dyskusji, paneli i tak dalej. I z tego względu również do naszych badań nie podchodzą tak rzetelnie. Robią to czasami, czują się zobowiązani, na przykład ci, którzy no, często odwiedzają, więc okej, nie odmówię, ale robią to na odczepne i staje się to po prostu mało wiarygodne. No i to jest taki minus, który bym chciała tutaj podkreślić, coś, co sprawia, że no jest to trud, który uważam, że nie warto się tego podejmować, tak? Bo efekty wcale nie będą takie, jakich się spodziewamy, miarodajne i brakuje mi słowa, prawdziwe. Nie oddają po prostu rzeczywistych swoich odczuć i nie skupiają się na tych ankietach, dlatego nie odpowiadają wyczerpująco.
Okay, kropeczka. Bardzo dziękuję. No to więc słuchamy teraz obrońców tez. Zapraszam. Proszę panią. Dziękuję. Powiem tak, każda biblioteka, jak wiemy, jest instytucją usługową, a jeśli nie mierzymy satysfakcji z naszych usług w jakiś sposób, mniej lub bardziej ustandaryzowany sposób, który pozwoliłby nam odnieść się do zmian, które mam na przestrzeni lat, no to niestety w jakiejś mierze zaniedbujemy jedną z podstawowych kwestii naszych obowiązków. Dyrektor biblioteki, który nie mierzy satysfakcji użytkowników, nie weryfikuje tego w sposób, który mógłby wiarygodnie potem swoim decydentom przedstawić, jest trochę jak restaurator, który nie będzie aktualizował swojego menu w sytuacji, kiedy ma pustą salę lub klienci są niezadowoleni. Pewnie, że rozmowa jest czymś pożytecznym i istotnym, natomiast jak mówię, nie jest ustandaryzowana, jest jakiś pojedynczy, subiektywny często wywiad. Pamiętajmy również, że sam fakt tego, że jeśli pytamy użytkowników o ich satysfakcję, o ich potrzeby, czytelników, o ich ewentualnie pomysły na dalszy rozwój w formie ankiety albo ankiety rozbudowanej o pytania otwarte, to również jest sygnał zależny na ich zdaniu, na ich opinii, że chcemy się zmieniać na lepsze zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami. Tym bardziej, jeśli potem wprowadzamy zmiany, które w jakiejś mierze są efektem badań satysfakcji, które warto również publikować, myślę, że są to ogromne zalety takiego działania i one w zupełności rekompensują czas i energię, którą włożymy w to, żeby takie ankiety przeprowadzić, a sądzę w przypadku osób zarządzających sporządzanie takich ankiet, prowadzenie takich badań jest czynnością obowiązkową, raz na jakiś czas przynajmniej. Dziękuję. Dziękuję. Micio? To ja uzupełniając, sądzę, że tutaj jeszcze o jednej rzeczy warto pamiętać, czyli zwracając uwagę na to, żeby badanie było przeprowadzone w sposób taki, żeby nie zamęczyć czytelnika, użytkownika, czyli żeby nie marnować jego czasu, być może udostępnić mu dwie formy online i papierową, to w ten sposób możemy łatwiej wyłapać pewne trendy, których w takiej codziennej pracy i codziennym zabieganiu może nie wyłapiemy i szybciej zareagować na te potrzeby czytelnika, to jest raz. Natomiast dwa, sądzę, że badając satysfakcję użytkowników, odzywamy się do naszych użytkowników w aspekcie bardzo ważnym, czyli nie tylko pytając o ich konkretne czytelnicze potrzeby, ale o taką potrzebę wyższego rzędu, czyli komunikując im, że my tego potrzebujemy do tego, żeby oni byli naszymi partnerami, a wtedy zaspokajamy ich potrzebę sprawczości, czyli budujemy po prostu społeczeństwo obywatelskie, chociażby na tym naszym niewielkim lokalnym szczeblu. A to oznacza, że użytkownik, który otrzymał taką sprawczość w rękę, robi dla nas bardzo ważną rzecz, mianowicie uprawia marketing szeptany, co oznacza, że niewykluczone, że przyprowadzi do nas swoich znajomych, sąsiadów, rodzinę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tutaj jestem bardzo ciekaw ankietki, która za chwilę się pojawi, jej wyników właściwie, nie tyle samej ankiety. Przytoczę jeszcze parę wypowiedzi z czatu, bo tutaj nam się trochę pojawiło i co mnie bardzo cieszy, za co bardzo dziękuję. Mamy pierwszy głos, w pełni się zgadzam z panią Janną, czyli ta wypowiedź odnośnie dodatkowych obowiązków, czy właściwie przy małych bibliotekach, nazwijmy to duży nakład pracy i dużo obowiązków, które nie bardzo pozwalają na dodatkowe jeszcze działania. Rozmowa z użytkownikiem jest mniej obiektywna niż anonimowa ankieta wypełniona na spokojnie, co też padło chwilę później po napisaniu już tej wypowiedzi z ust pana Dawida. To się pojawiło. Na czacie było troszkę wcześniej, przed jeszcze tą wypowiedzią. Kolejny mamy argument. Pani Katarzyna mówi o bardzo ważnym problemie. Rzeczywiście ankiety bywają nierzetelne właśnie z tego powodu. I to mi się bardzo podoba, bo tu mamy dwie fajne odpowiedzi, które stają do siebie w opozycji, czyli jest, rozmowa jest nierzetelna, ankieta jest nierzetelna. Więc to pozostawię tutaj w niedomówieniu, bez oceny. I bardzo fajny cytat też. A żebyście nie mieli problemu, oceniam was jak najlepiej. Takie opinie też padają ze strony wypełniających ankiety. Ale również bardzo, bardzo fajne, bardzo fajna odpowiedź. Tutaj jest odniesienie do ankiety, że będzie ocena taka najlepsza, ale również w wywiadzie również to może się pojawić. Czyli w rozmowie z bibliotekarką i bibliotekarzem
nie tylko powiedzmy w ankiecie. Zapraszam do głosowania. Jeszcze patrzę, trochę mniejsza frekwencja niż w poprzednich pytaniach, więc jeszcze zostawimy chwilkę. Kolejny argument. Często trudno jest zebrać grupę reprezentacyjną. No tutaj taki argument twardy, można powiedzieć. Satysfakcja użytkownika w małych bibliotekach mija się z celem, bo nawet jeśli anonimowa, to i tak wszyscy się znamy. Użytkownicy chcą nam pomóc, w cudzysłowie. I argument, czy uwaga do argumentu o menu. W restauracji nie ma ankiet dotyczących menu. Także to. A szkoda, właśnie. To samo mi się nasunęło, szczerze mówiąc, jak zobaczyłem tą odpowiedź. Ale kto wie, czy to też nie jest sposób na to, żeby to jakoś wprowadzić. Kolejna tutaj uwaga. Żaden argument opozycji nie jest przekonywujący. Badania satysfakcji prowadzone według dobrej metodologii są najlepszym źródłem zdobywania wszechstronnej wiedzy o użytkowniku. Badania ankietowe są stosowane niemalże w każdej branży. W szpitalach, bankach, firmach komercyjnych, więc czemu nie w bibliotece? Tu na dwoje babka wróżyła. Tu nie będę, w sensie, że skoro wszyscy robią, to czemu my mamy robić? Albo w drugą stronę, skoro wszyscy robią, to i my zróbmy. Więc to bardzo fajny głos, dziękuję. Z pewnością pani Alicja ma rację, ale z doświadczenia wiem, że jednak tumiwisizm jest powszechniejszy. Czyli ten argument też się pojawia. Jeśli chcemy coś zmienić, to wprowadźmy coś, czego do tej pory nie robiliśmy. No jeżeli nie robiliśmy ankiety, no to ankieta jest tą formą, powiedzmy badanie satysfakcji jest tą formą nową, ale też źródłem wiedzy o tym, czego nie robiliśmy na przykład, bo nie wiem, czy Państwo, którzy nie wiem, nie zaglądali, czy nie robili badania właśnie satysfakcji użytkowników, jednym z elementów tej ankiety jest właśnie dowiedzenie się, czego nie robimy lub co robimy źle, więc to też jest jak najbardziej narzędzie do tego, żeby się zmieniać. I jeszcze jeden głos. Dobrze sporządzona ankieta i będą jasne i czytelne jej wyniki. No argument jak najbardziej dobry. Jak widzimy, tu jestem pozytywnie zaskoczony, bo spodziewałem się, że dodatkowy zbędny wysiłek będzie jednak przeważał, ale widzimy, że jednak pomoc w działaniu czy w planowaniu działań biblioteki jest górą, można tak powiedzieć. Większa liczba ankietowanych powiedziała się, że jednak to jest przydatne narzędzie. To ja zadam takie jeszcze pytanie tutaj, może też nazwijmy to ankietowe, ale już nie na ankiecie, tylko na czacie. Kto z Państwa przeprowadzał takie badania, żeby tutaj ewentualnie wśród naszych tutaj ponad czy niemal 200 użytkowników, żeby się wypowiedzieć. O, właśnie. Okej. Tak to wygląda. Tutaj bardzo, bardzo fajnie nam to wyszło. Bardzo też dziękuję Państwu za głosy na czacie. Mieliśmy cztery zagadnienia. Dwa razy rozpoczynaliśmy od opozycji, dwa razy rozpoczynaliśmy od strony za. I tutaj wzorem amerykańskich filmów o prawnikach chciałbym poprosić naszych uczestników o takie krótkie też podsumowanie, mowę końcową w obronie tezy. Przypomnę tezę, czyli na co liczymy, czy dane AFB są ważne. I również 3 minutki potem dla strony opozycyjnej. Zapraszam. Przepraszam jeszcze. I w międzyczasie ponownie ankieta, ta, którą mieliśmy na początku, czyli czy dane dla bibliotek są ważne. Zapraszam stronę za. Dobrze, dziękuję. To ja dzisiaj może powiem tak. Wskazywanie na
rozbieżności między danymi GUS a EFBN, no mają tam też trudność, że nie mówimy o dwóch zupełnie różnych rzeczach. EFB nakłada się na dane GUS-owe, bez których no, w jakiejś mierze żyć nie może. I myślę, że tutaj kwestia jest głównie, jeśli chodzi o pewien dodatkowy nakład czasu i to, czy warto ten czas dodatkowy dołożyć. I tu mi się nasuwa analogia, że z statystyką i z danymi mamy trochę tak jak z jedzeniem. Pytanie, czy chcemy jeść pożywnie, czy chcemy jeść pożywnie i smacznie. Tak, żeby było smacznie, nieco więcej trzeba energii włożyć, żeby to lepiej przyrządzić, mieć dodatkowe składniki, ale też efekt końcowy był bardziej efektywny i dający radość i satysfakcję i pozwalający się także nam rozwinąć. I myślę, że tak jest właśnie z ankietami EFB, gdzie rzeczywiście tej energii wkładamy więcej w przygotowanie tych końcowych danych, wykresów, statystyk, ale jest to jednocześnie coś, co możemy potem dużo skuteczniej wykorzystać zarówno dla samych siebie, planując działania swojej biblioteki, jak też pozyskując czy to dodatkowe informacje, czy to dodatkowe działania ze strony naszych interesariuszy, naszych instytucji finansujących, czy naszych macierzystych instytucji i całego naszego obszaru zainteresowania w postaci także czytelników, także naszych użytkowników, kiedy mówimy o badaniach satysfakcji. Więc myślę, że warto i liczę, że dzisiejsze nasze spotkanie przekonało tych niezdecydowanych, że EFB jest czymś, co nie jest kontrowersyjne wobec GUS-u, ale dodatkowo go uzupełni. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Licjo, głos uzupełnienia. Uzupełnienie, które postawi na słowo rozwój, czyli jeśli nam zależy na zarówno osobistym rozwoju, takim zawodowym, jak na rozwoju placówki i rozwoju też szerzej, społecznym, społeczności lokalnej, miejsca, w którym żyjemy, to warto na to postawić, bo tak jak każdy wysiłek fizyczny kształtuje ciało, kształtuje mięśnie, tak tutaj ten wysiłek dokładnie tak samo, myślę, że już mamy na to dowody i argumenty, jest w stanie ukształtować rozwojowo i bibliotekarzy, i biblioteki. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam w drugą stronę. Więc uważam, że jednak tak, dwie ankiety rzeczywiście są bardzo czasochłonne. Czasochłonne i pracochłonne, więc świetnym pomysłem byłoby faktycznie połączenie tych dwóch ankiet. Myślę, że to wszystkim bibliotekarzom ułatwiłoby pracę. Czy jest to możliwe? To jest już pytanie dość trudne. Jeśli chodzi o dane surowe, uważam, że one są łatwiejsze w wykorzystaniu, porównując własną bibliotekę na przestrzeni lat. Natomiast zdecydowanie rzeczywiście wskaźniki sprawdzają się, kiedy porównujemy bibliotekę swoją z innymi bibliotekami. No cóż, no nie ukrywam, że jednak strona przeciwna przekonała mnie do infografik, poddaję się. Natomiast uważam również, że badanie satysfakcji użytkowników, tak, ono jest też bardzo ważne. No jednak dobrze by było pomyśleć nad takim skonstruowaniem właśnie ankiety, żeby ona była czytelna, żeby dawała jasne odpowiedzi i żeby rzeczywiście nie trzeba było na nią poświęcać tak dużo czasu i energii i żeby ona była jakby adekwatna do działań bibliotecznych. Także no z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Pani Katarzyna? Proszę Państwa, jak przygotowywaliśmy się do tej debaty, to ja mówiłam, że nie jestem ani bardzo za, ani bardzo przeciw. Raczej jestem taką osobą, nie chciałabym powiedzieć niezdecydowaną. Uważam, że to nie jest złoty środek, tak? Ani GUS-owskie, ani te ankiety ASAFBP. Ja reprezentuję małą bibliotekę i to jest przykład tego jednego z ostatnich naszych pytań o to, czy ankiety się sprawdzają, czy się nie sprawdzają, czy coś dają, czy nie. Więc u nas przerobiliśmy wszystko, tak? Napiszemy dobrze, bo to gdzieś pójdzie, ktoś was na tej podstawie oceni. Mieliśmy ludzi, którzy nie chcieli, mieliśmy takich, którzy twierdzili, że nie potrafią tej wersji takiej elektronicznej, bo oczywiście chcieliśmy być ekologiczni, nie używać papieru i tak dalej. Powiem Państwu tak, no generalnie uważam, że to są narzędzia, które z całą pewnością można wykorzystać i są cenne, tak? Tylko w jakiś sposób niedopracowane i
może to jest też złe słowo, tak? Wydaje mi się, że nie ma uniwersalnego narzędzia, które sprawdzi się w każdym typie bibliotek i zostanie równie efektywnie wykorzystane. Mimo wszystko jest rozdźwięk między małymi wiejskimi środowiskami, a środowiskami miejskimi, nawet w takich średnio dużych aglomeracjach. To troszeczkę inaczej funkcjonuje i trudno, żeby wszędzie sprawdzało się to samo narzędzie, tak? To tak pokrótce z mojej strony. Okej, bardzo dziękuję. Za chwilę zobaczą, bo już widzą Państwo wyniki podsumowującej ankietę. Debatę podsumowującą, tak. Ankietę, podsumowującą debatę, wróć, zapamiętałem się. I proszę spojrzeć, że wyniki różnią się troszkę od wyników zadania tego samego pytania przed ankietą. Co? Ale chyba nie widzimy wyników. Nie ma wyników, tak? Nie są udostępnione, nie widzą Państwo? Nie. Widać? Widać czy nie? Proszę bardzo. Nie widać. Na czacie jest informacja, że to nie w takim widać. Razie, jeżeli jest jakiś problem, to ja skomentuję, dobrze? Bo my z panem Grzegorzem widzimy, a coś tak. Się widocznie zawiesiło. Tu jest większy procent, większy procent jest na nie w stosunku do tego, co było na początku naszej debaty. Czyli tak zostawię, podsumuję debatę takim zawieszeniem, trzema kropkami. Czyli strona opozycyjna na nie wygrała, tak czy nie? Bardzo dziękuję, z mojej strony to tyle. Oddaję głos tutaj prowadzącym, panie Barbarze. Bardzo dziękuję uczestnikom naszej debaty. Przez problemy techniczne nie udało się nam tutaj wszystkich teraz zobaczyć, może. Usłyszeć. Tak, teraz widać wyniki. Tak, teraz widać, tak, bo był jakiś problem. O, teraz widzimy. Na początku mieliśmy chyba 1%. Tak, 1%, 20%, aczkolwiek było więcej tak. Obecnych też, tak, więcej, tak. Więcej było głosów na początku debaty. Natomiast procentowo jest to widoczne, tak jakby strona opozycyjna dzisiejsze nasze zmagania, nazwijmy to debatowe, wygrała. Jeszcze raz dziękuję uczestnikom, dziękuję Państwu też za głosy na czacie i udział w ankietach. Z mojej strony tyle, oddaję głos Pani Barbarze. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Ostatnie wyniki pokazały, że warto dyskutować, warto rozmawiać, warto się przekonywać do swoich racji i też do myślenia o tym, w jaki sposób korzystać z AFB, ale też co w tym naszym projekcie zmieniać. Proszę Państwa, nie będę przedłużała, chciałam bardzo serdecznie podziękować, ale jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałam wcześniej, będzie być może w tym roku jeszcze okazja do tego, żeby zastanowić się nad projektem, żeby go podsumować. Mamy taką okrągłą rocznicę pracy nad AFBP, także myślę, że pod koniec roku będziemy chcieli jeszcze raz się z Państwem spotkać i jeszcze raz pokazać to, co udało nam się zrobić, to w jaki sposób pracujemy i to, jak możecie Państwo z tych efektów pracy korzystać. Jeszcze raz zachęcam do zaglądania na naszą stronę. Tam są nagrane dotychczasowe spotkania w ramach seminariów, będzie kolejne, czyli dzisiejsze, też udostępnione Państwu. A przy okazji, jak będziecie Państwo na naszej stronie, to zachęcam do obejrzenia oferty szkoleniowej, oferty wydawniczej, cała masa różnych ciekawych rzeczy. Serdecznie dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia.